Bagnisko. Powieść ukazująca mroczne strony trzeciej RP. Nepotyzm, korupcja, areszty wydobywcze. Świat, w którym nie ma prawa ani sprawiedliwości. Książka do kupienia na kapital.pl. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w sobotę zapraszam na cykl pytań i odpowiedzi. TV Szogun 3988. Niejaki Kukuła wysyła nas na wojnę. Gdzie i z kim? No proszę Pana, no wojna to przecież może być tylko z Rosją. Wojna może być tylko z wrażym Putinem. Natomiast jakbym miał tak na poważnie się próbować domyśleć, nie siedzę w głowie generała Kukuły, ale jakbym się miał próbować domyśleć albo rozszyfrować, o co mu chodziło, to mam takie nieodparte wrażenie, że generał Kukuła wie coś, o czym my nie wiemy, ani pan nie wie, ani ja nie wiem, ale plasowałbym to coś, o czym my nie wiemy, na szczycie, który się właśnie dzisiaj zaczął w Ramstein. To jest szczyt NATO dotyczący, może nie szczyt dokładnie, to jest spotkanie tak zwanej grupy roboczej do spraw Ukrainy, zwanej grupą Ramstein, gdzie będą przedstawiciele państw NATO, także Andrzej Duda z Polski się wybrał, a prezydent Biden nie. I głównym celem tego spotkania w Ramstein jest decyzja, czy rozpatrzenie prośby Ukraińców o to, żeby dostarczaną przez Zachód na Ukrainę broń dalekiego zasięgu można było wykorzystywać do atakowania celów na terenie Rosji. I teraz są dwie możliwości. No, albo Zachód się na to zgodzi, powie dobrze, atakujcie sobie co chcecie, albo się Zachód na to nie zgodzi. No i jeżeli Zachód się na to nie zgodzi, to sytuacja na Ukrainie pozostanie taka, jaka jest. A jeżeli Zachód się na to zgodzi, to Ukraińcy się natychmiast tym pochwalą i zaczną atakować cele w Rosji za pomocą rakiet dalekiego zasięgu i tej broni dalekiego zasięgu. No i to spowoduje natychmiastową reakcję Putina, bo przypomnijcie sobie Państwo, ja mówiłem w zeszłym tygodniu o tym, że Putin zmienia swoją rosyjską doktrynę nuklearną i rosyjska doktryna nuklearna dotychczas mówiła, że Rosja może użyć broni atomowej tylko w sytuacji, kiedy zostanie zaatakowana przez państwo mające samą broń atomową, czyli tam na przykład przez Chiny albo przez Stany Zjednoczone, a teraz nowa doktryna nuklearna ma zakładać, że Rosja może użyć broni atomowej, jeżeli zostanie zaatakowana przez państwo mające broń atomową lub jego sojusznika, prawda? I to ten lub jego sojusznika, to właśnie chodzi o Ukrainę, bo przecież Ukraina jest sojusznikiem tych państw, które mają broń atomową, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. No i teraz jeżeli Ukraina zaatakuje Rosję przy pomocy broni dalekiego zasięgu dostarczonej przez państwa NATO, no to wtedy da to Putinowi prawo do użycia broni jądrowej. Czy on z tego prawa skorzysta, tego nie wiem, ale jest to możliwe, bo wtedy ta wojna wejdzie na zupełnie inną płaszczyznę. I atak przy pomocy broni atomowej, no rodzi się pytanie, gdzie on wtedy uderzy, no bo on może uderzyć tą bronią atomową albo na Ukrainę, ale może równie dobrze uderzyć na państwa NATO, zwłaszcza teraz w sytuacji przedwyborczej w Stanach Zjednoczonych. Może na przykład Putinowi przyjść do głowy taka wersja, że o bach, on sobie uderzy bronią atomową na przykład na Polskę i przetestuje reakcję Stanów Zjednoczonych, bo w tym konflikcie przedwyborczym to szczerze mówiąc trudno sobie wyobrazić, że przed samymi wyborami Biden jeszcze odpowiedział atakiem nuklearnym. I wydaje mi się, że generał Kukuła miał na myśli właśnie taki scenariusz, w którym państwa NATO zgodzą się na to, żeby Ukraina używała dostarczanej jej broni dalekiego zasięgu na ataki na cele Rosji. I w związku z tym Putin na to odpowie i tu ten konflikt eskaluje do tego stopnia, że obejmie kolejne państwa, no bo gdyby się tak zdarzyło, że Putinowi odpowiedzą Stany Zjednoczone na jego użycie broni atomowej, no trzeba liczyć się z tym, że jedną z form tych odpowiedzi może być zaangażowanie militarne państw NATO, także Polski, do tej wojny, czego byśmy oczywiście nie chcieli. Także wydaje mi się, że to miał na myśli generał Kukuła, ale nie wiem, no trzeba oczywiście jego pytać. I Adas, co pan sądzi o dzisiejszej wypowiedzi generała Kukuły, który powiedział, że wygramy wojnę i wrócimy? Jaką wojnę i skąd mamy wracać? No właśnie, to już przed chwilą to wytłumaczyłem. Natomiast czy my wrócimy? Nie wiem, bo polska armia jest bardzo silną armią w jednym obszarze, znaczy w obszarze propagandy, ale przecież jakby nam przyszło z tą armią, którą mamy teraz, iść na Rosję,
to przecież dostalibyśmy w tyłek natychmiast. Ja już pomijam faktu, że nie ma czym tam iść, bo mamy, zdaje się, że 80, a może już 100 czołgistów. No to co to jest? No to batalion czołgów będziemy wysyłać, no to w ogóle śmieszna rzecz. No ja się boję, szczerze mówiąc, bardzo takiego scenariusza, że Polska może zostać w tą wojnę uwikłana, bo Polska nic na tym nie zyska, wyłącznie straci, a straci jeszcze część potencjału ludnościowego. Bad Boy Polska. Kto według pana stoi za eurokołchozem? Niemcy czy mocarstwo zza oceanu? No myślę, że Niemcy. Po co mocarstwo zza oceanu eurokołchoz? No, nie jest potrzebny. Ja myślę, w czasie, kiedy eurokołchoz się kształtował, to główną rolę w tym odgrywali Niemcy. No więc tylko Niemcy oczywiście w pierwszej wersji, jak tworzyli to, co dzisiaj jest eurokołchozem, to tworzyli wspólnotę gospodarczą. Przecież, prawda, pomysł integracji europejskiej, współpracy europejskiej, pomysł, prawda, tam Adenauera, de Gaulle'a, Rapackiego i jeszcze innych, no to był pomysł stworzenia współpracy europejskiej opartej o wspólnotę, o wspólny handel, wymianę usług, dóbr, towarów, kapitału, prawda, a nie takiego bezchołowia lewackiej biurokracji, jakie jest teraz. Czy chciałby pan reaktywacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów? No pewnie, wie pan, przecież to było... Był to wspaniały okres w naszej historii. No, cudowne mocarstwo, największa potęga w Europie wtedy, kraj słynący z wolności, z bogactwa. Nie wiem, czy pan wie, że ja to przeczytałem we wspomnieniach chyba Mikołaja Radziwiłła Sierotki, który był posłem od któregoś tam króla Polski do Rzymu. I on opisywał, że jak jechało polskie poselstwo do Rzymu, to lud rzymski wychodził na ulicę, czekając na to, aż któryś z polskich panów zgubi złotą podkowę od konia, bo wtedy będzie ją można znaleźć, sprzedać i rodzina będzie się, która znajdzie, to będzie mogła sobie przez wiele lat żyć dostatnio za sprzedaż tej jednej podkowy. Jak czytał pan Potop, to pewnie pan zauważał, może pan zauważył taką scenę, jak Kmicic, starosta Sochaczewski mówi do Kmicica, że to w moim powiecie sochaczewskim więcej się zboża rodzi niż w całej Szwecji. Także pierwsza Rzeczpospolita Obojga Narodów, no, była państwem nieprawdopodobnie bogatym jak na tamte czasy. Myśmy karmili pół Europy, przecież nasze zboże było eksportowane do Rosji oczywiście, do Niderlandów, do Szwecji, do Niemiec, do tych wszystkich księstewek niemieckich i tak dalej. No i przede wszystkim Polska słynęła z wolności, prawda? Szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie. Była ta złota wolność szlachecka wspaniała. Także piękny kraj, cudownie się rozwijający, no niestety zniszczony przez niedbalstwo, przez warcholstwo, przez działanie obcych wpływów, ale pyta się mnie pan, czy bym chciał, żeby wróciła Rzeczpospolita Obojga Narodów. No pewnie, żebym chciał. Pan pewnie też by chciał. Kwiatowa 22-28. Proszę o komentarz w sprawie Palikota. No to co tu komentować? No to... To Napoleon Bonaparte, nie Bonaparte, to książę Jeremi Wiśniowiecki powiedział, że fortuna kołem się toczy i pysznych poniża. No to Palikot to przecież żenująca zupełnie postać. Cwaniaczek tam i krętacz, który się pieniędzy dorobił na niezbyt uczciwą drogą i teraz też te biznesy prowadził niezbyt uczciwie. No ale to jest człowiek, który na pewnym etapie swojego życia postanowił wydać wojnę Panu Bogu. Wymyślał tam kretynizmy w postaci wojny o krzyż, bluźnił publicznie, no i tak właśnie skończył. Także żałosna postać zupełnie, którą nie ma się co zajmować. No siedzi sobie w areszcie, niech sobie siedzi i tyle. To w ogóle nie ma żadnego powodu, żeby się teraz zajmować Palikotem. Jest kwestia tutaj dość ważna, ale to zupełnie na poboczu jego sprawy, to znaczy naruszenia tajemnicy adwokackiej przez prokuraturę. No ta sprawa powinna zostać rzeczywiście wyjaśniona, ale to nie ze względu na Palikota, tylko dla zasady. Natomiast samym Palikotem to się nie ma co zajmować. Niki Miko. Dziękuję za odpowiedź, bardzo cenna wskazówka, na pewno z tego skorzystam. A, to pewnie pan mi mówi o tym, co tam w zeszłym tygodniu odpowiedziałem. Jeden, czy będzie pan na targach książki w Krakowie? Tak, tylko akurat to będą nie moje targi, bo w Krakowie są targi teraz za chyba 3 tygodnie. Międzynarodowe targi książki, ja tam będę oczywiście na stoisku wydawnictwa Kapital Book, między innymi tą nową książkę będę podpisywał, natomiast nie będę organizował targów książki patriotycznej swoich własnych w Krakowie. Witek Gadowski do mnie zadzwonił i marudził, że to jemu wchodzę w paradę i tak dalej, także doszedłem do wniosku, że nie są nam niesnaski żadne tam jeszcze po naszej stronie walki o Polskę potrzebne.
Zresztą no, Witek to jest bardzo zasłużony dziennikarz, bardzo zacny człowiek i wielki patriota, więc po przemyśleniu doszedłem do wniosku, że sobie ten Kraków odpuszczę i w Krakowie będę dwa razy każdego roku na targach. W październiku na międzynarodowych targach książki i w maju u Witka Gadowskiego. Także tyle. Drugie pytanie od pana. Czy jest możliwość obserwacji działań radnych w małym mieście? Chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób działają radni i jak wygląda ich praca na cześć rozwoju mojego rodzinnego miasta. Wie pan, no to niech pan pójdzie na sesję Rady Gminy czy Rady Miasta. To są według mojej wiedzy jawne zupełnie przebiegi, także może sobie pan spokojnie iść, może pan pytania zadawać w formie tam pisemnej, listy wysyłać, nie ma tutaj żadnego problemu. Bebecie, Paweł Kołodziej rusza z projektem Barnejewo, ma to być kanał 24/7 konkurujący z takimi stacjami jak TVN24 czy Polsat News. Uparcie twierdzi, że tytuł prasowy, jak i zawód dziennikarza można wykonywać bez działalności gospodarczej i odpowiedniego wykształcenia. Czy przypadkiem bracia Kołodziej to nie byli pracownicy służby UB? Wie pan, nie mam zielonego pojęcia. Jak facet chce sobie tworzyć telewizję informacyjną, niechże sobie tworzy. Jak chce być konkurować tam z TVN24 czy z Polsat News, niechże sobie konkuruje. Im więcej mediów, im więcej stanowisk, tym większy pluralizm polityczny, tym szerszy dyskurs. Ja nie mam zupełnie nic przeciwko. Nie znam tych ludzi, więc nie mogę o ich przeszłości nic zupełnie powiedzieć. Lukas 5617. Jak zwykli Niemcy postrzegają zwykłych Polaków i jaką mają o nas opinię? No wie pan, no to trzeba byłoby pytać zwykłych Niemców. No ja mieszkałem przez rok w Niemczech, nie zauważyłem tam jakiejś ani pogardy w stosunku do mojej osoby, ani specjalnego wywyższania. Także to jest pytanie, no trzeba by każdego Niemca indywidualnie pytać, jaki ma stosunek do Polaków. No na przykład myślę, że ci, którzy są członkami AfD albo sympatykami AfD, to mają do Polaków stosunek raczej taki delikatnie niechętny. Ci, którzy są sympatykami nazizmu, no to oczywiście mają stosunek wrogi. Większość, myślę, że Niemców nie ma jakiegoś stosunku szczególnie wrogiego. Mogę się mylić oczywiście, natomiast ja się mówię, jak 20-30 lat temu chodziłem do szkoły w Niemczech, to się wtedy nie spotkałem z jakimiś przejawami tam antypolskiego zachowania wymierzonego w moją osobę. Jest oczywiście ta silna antypolska propaganda w Niemczech, bo jest ona w interesie rządu w Berlinie, no ale to też mamy trochę na własne życzenie, bo się przed tym nie bronimy. Nie zapominajka 7429. W jednym z nagrań nie odpowiedział pan na pytanie, co dobrego można powiedzieć o Kaczyńskim i Tusku. A może pan wymienić, co złego zrobili ci panowie za swoich rządów? No to wie pani, to by nie starczyło Q&A-ów, żeby o tym mówić. No ogólnie rzecz biorąc, no, prowadzą Polskę do ruiny i upadku. No to tyle można powiedzieć w jednym zdaniu. Mateusz W8553. Co pan sądzi na temat generała Rajmunda Andrzejczaka? Uważa pan, że był dobrym szefem sztabu Wojska Polskiego? I czy uważa pan, że byłby dobrym kandydatem na prezydenta Polski? Wie pan, ja nie mam żadnych powodów, żeby oceniać pana generała Andrzejczaka ani dobrze, ani źle. Ja się nie znam na pracy sztabu generalnego, więc to jest taki obszar działania, którego ja nie obserwowałem blisko. Czy ja uważam, że byłby dobrym kandydatem na prezydenta? No nie wiem, bo ja nie znam kompetencji pana generała Andrzejczaka w żadnej innej dziedzinie poza obronnością, także to trudno mi to mówić. Natomiast jest w ogóle pytanie, czy zawodowy żołnierz powinien być kandydatem na prezydenta. To oczywiście nie powinno być zabronione. No to byli przecież nieźli prezydenci, którzy się wywodzili z wojska. Na przykład Dwight Eisenhower, który nienawidził biurokracji amerykańskiej. W czasach, kiedy rządził w Stanach Zjednoczonych, to torpedował rozmaite inicjatywy takie rozwoju biurokracji. Natomiast nie wiem, nie mam po prostu zdania na ten temat, czy byłby dobrym kandydatem na prezydenta. Z tego, co słyszę, to oficjalnie nie ogłosił startu w wyborach. Szowinista męski. Panie redaktorze, jeden. O, to ten mój ulubieniec, ten, co user kiedyś miał taki długi link i co cały czas mi przysyłał. Cieszę się, że szowinista z nami jest. Co tydzień widzę pytania od niego. No i dobrze, niech pan pyta. Szowinista męski. Panie redaktorze, jeden. Czy w dobie ścigania mowy nienawiści możliwa będzie praca krytyków sztuki? A tak, tylko wie pan, oni będą musieli pracować według reguł leninowskich, bo Lenin
kiedyś tak zaczął definiować na swój sposób rozmaite pojęcia. Na przykład on twierdził, że sąd nie jest od tego, żeby deliberować nad winą oskarżonego, tylko żeby w majestacie prawa i partii tą winę potwierdzić, prawda? Albo że adwokat nie jest od tego, żeby bronić oskarżonego, tylko od tego, żeby wspólnie z prokuratorem ujawniać tam szczegóły i okoliczności jego winy i tak dalej. Lenin też miał tam definicję organizatorskiej funkcji prasy, że prawda, prasa jest po to, żeby wspierać linię partii jedynie słusznej i tak dalej. I pewnie ten sam sposób myślenia zostanie zastosowany w stosunku do krytyków sztuki, to znaczy, że krytyk sztuki ma krytykować to, co mu wolno krytykować i w taki sposób, w jaki mu to wolno robić i już w taki sposób, żeby na początku wiedział, przed czym ma, na jakie dzieło ma wydawać tam opinię czołobitną, a na jakie nie, jeżeli na przykład się okaże, że jest tam jakieś dzieło pseudoartysty, który tam gdzieś tam napluje, nasra, nasika, no ale będzie sam siebie uważał za wielkiego, no to wtedy trzeba się pochylić tutaj nad jego wielkim dziełem. No a jeżeli jest to sztuka jakaś tam konserwatywna, no to wiadomo, że wtedy to jest barachło i trzeba ją od razu tam opluć. Także będziemy mieli krytyków sztuki takich właśnie bardzo przewrażliwionych na punkcie mowy nienawiści i będą oni przeszkoleni, pewnie może nawet wprowadzony zostanie certyfikat krytyka sztuki, żeby krytyk sztuki musiał przejść szkolenie z mowy nienawiści, z przeciwdziałania mowy nienawiści, prawda, i tak dalej. No zobaczymy, to bardzo, bardzo ciekawe, jak się to będzie rozwijać. Z czego kolega Sebastian Pitoń będzie budował góralskie domy, kiedy drewno zostanie zakazane? Ja myślę, że sobie będzie kupował drewno z przemytu wtedy, bo jak się czegoś zakazuje, a co jest na rynku potrzebne, to natychmiast się pojawia alternatywne źródło dostarczania. Po co pan żałuje plajtującej fabryki firmy Signify? Na swojej stronie umieścili reklamy zrównoważonego rozwoju, scenariusza 1,5 stopnia Celsjusza, porozumienia paryskiego oraz feminizmu. Czy chciałby pan kupić żarówkę od firmy wspierającej postępactwo? Wie pan, no pewnie nie, ale ja to podałem jako przykład, kolejny przykład tego zjawiska, że bankrutują firmy w Polsce. I to jest zjawisko złe, bo wie pan, no, nawet jak to, co pan pisze, jest prawdą, no ja o tym nie wiedziałem, no, ale przyjmuję, że tak jest, jak pan pisze, skoro już tyle lat się tutaj znamy, patrząc na pańskie pytania odpowiadam, to trzeba to nawet odróżnić, no jakieś tam postępactwo, które jest owocem no, niewłaściwego wykorzystywania rozumu przez na przykład zarząd albo właścicieli, od ludzi, którzy w tej fabryce mają pracę. No ta fabryka, jeśli ja dobrze pamiętam, to funkcjonowała w Bielsku Białej albo w okolicach Bielska Białej, no to Bielsko Biała to jest taka miejscowość, że tam nie każdy sobie od razu znajdzie pracę, zwłaszcza jak ma tam 50 parę lat i pracował w fabryce, więc to szkoda mi tego po prostu, no naprawdę szkoda tych ludzi, którzy tracą pracę. Czy wyobraża pan sobie generalne gubernatorstwo bez redaktora Leszka Szymowskiego w Politizolatorze, wie pan? Tak, pewnie, że tak. Ja myślę, że ja nie jestem wbrew pozorom jakoś tam szczególnie ważną postacią, żeby nie można było tego projektu sformalizować i sfinalizować bez umieszczenia mnie w Politizolatorze. No ale jak mnie umieszczą, no to trudno, no to wie pan co zrobić. No. To jak mnie umieszczą, no to mnie umieszczą. To mam nadzieję, że pan mi od czasu do czasu za te wszystkie pytania jakąś paczkę wyśle. Albo książkę, żebym tam nie zwariował, ale wie pan co? Ja tak sobie teraz przypomniałem, że ja się kiedyś zacząłem interesować tym, jak funkcjonują politizolatory i to się stało po tym, jak wydałem książkę Homo Terror i Bogdan Zalewski mnie zaprosił do RMF-u i nagraliśmy wywiad na ten temat i on to umieścił na swoim blogu, na stronie internetowej, gdzieś tam jeszcze. I wtedy wszystkie te środowiska Rainbow Jasne zaczęły pisać protesty, a 46 chyba organizacji przeciwko mnie protesty pisało, że się im ten wywiad nie podobał. Ja się oczywiście z tego śmiałem. Natomiast ktoś mi właśnie z nich wtedy pogroził Politizolatorem i ja się zacząłem zastanawiać, jak to funkcjonuje. I wtedy to był taki czas, że w Holandii zaczęto otwierać, czy już nawet otworzono jakąś taką coś a la Politizolator. Ja sobie przeczytałem, jak to funkcjonuje. No to funkcjonuje tak jak więzienie, może trochę lepiej, ale ze szczególnym naciskiem na reedukację, prawda? Czyli na przykład tam zaglądają na bieżąco, jakie ja strony internetowe czytam, co ja piszę, o czym rozmawiam, z kim. Taki trochę świat jak z Orwella.
Także zobaczymy. No nie chciałbym tam oczywiście trafić, no ale wie pan, jak się wykonuje zawód dziennikarza, no to trzeba się liczyć z takim ryzykiem, zwłaszcza jak się wykonuje zawód dziennikarza śledczego i się ujawnia to i owo, o czym rząd nie chce, żeby było ujawnione. Także, panie Józef, za te pytania, jak do polityzolatora trafię, to ma mi pan paczkę wysyłać raz na miesiąc. Czy uważa pan, że podawana przez rząd informacja publiczna dotycząca ewentualnej szkodliwości używania telefonów komórkowych jest wystarczająca? Czy trzyma pan śmiało telefon w pobliżu cennych organów? O kurczę, a to mnie pan zaskoczył. Tak brzmi, jakby pan to już jakieś przymiarki robił do tego, żeby mnie poszpiegować trochę, gdzie ja tu trzymam telefon. Ale wie pan, ja nie jestem akurat zwolennikiem telefonu. I tak jak na przykład teraz nagrywam, to telefon został w samochodzie, ja dużo mam spotkań takich na wysokim stopniu poufności, w związku z czym też telefon wtedy zostawiam, ale jak śpię, to telefon jest w innym pokoju, ładuje się, a ja sobie spokojnie śpię i rozmyślam o tym, co mi tu pan na zapytanie zada, żebym wiedział, na co panu następnym razem odpowiadać. Czy Donald pójdzie za przykładem kanadyjskich towarzyszy i zablokuje konta bankowe uczestników Marszu Niepodległości? No wie pan, wcale bym się nie zdziwił, jakby taki scenariusz miał miejsce. A wie pan dlaczego? Bo są dwie przesłanki, które mogą go do tego skłaniać. Pierwsze to jest całkowita bezkarność tej ekipy, bo przecież jakby Tusku coś takiego zrobił, to żaden prokurator mu przecież zarzutu nie postawi, bo to wtedy będzie słuszne działanie w ramach walki tam z ksenofobią, faszyzmem i czymś tam jeszcze. A druga rzecz jest taka, że właśnie do tego, druga przesłanka jest taka, że właśnie do tego zmierza cała ta inwigilacja cyfrowa, żeby każdy z nas musiał w tym świecie cyfrowym funkcjonować, żeby go można było odciąć. Także zobaczymy jeszcze, jakie Niemcy wydadzą rozkaz w tej sprawie. Myślę, że kanclerz Scholz ma prawo się obawiać rosnącej w siłę Alternative für Deutschland i jeszcze jej współpracy z polską prawicą. Także może kanclerz Scholz zadzwoni do Tuska, wyda mu rozkaz: słuchaj, jak to my tu walczymy z ksenofobią, a u ciebie tylu tych ksenofobów manifestuje w Warszawie. Zobaczymy. No nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. Byłby to oczywiście skandal, ale nie uważam tego jeszcze za jakoś tak strasznie wysoko prawdopodobne w tym roku. Może za rok będą już inne okoliczności i inne okoliczności polityczne. Zobaczymy. Także tyle na dzisiaj pytań i odpowiedzi. Pozdrawiam wszystkich Państwa, którzy mi te pytania zadajecie. Jeśli chcecie Państwo mi zadać pytanie, to można to zrobić klikając, zamieszczając komentarz w tej rubryce Zadaj pytanie Leszkowi Szymowskiemu. Można do mnie maila napisać, można też wziąć i napisać komentarz pod jakimś filmem na YouTubie, ale najlepiej oczywiście zadawajcie mi Państwo pytania w tej rubryce Zadaj pytanie. Jak zwykle zachęcam Państwa do lektury moich książek. Najnowsza moja książka Vendetta, kulisy jednej z najgłośniejszych zbrodni, jaka miała miejsce w latach 90. Przypominam też Państwu, że możecie mnie wspierać finansowo. Kto komu szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, to w opisie filmu znajdujecie numer rachunku bankowego, linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a. Także wszystkim Państwu serdecznie za wsparcie dziękuję i do zobaczenia za tydzień.